Szczęść Boże! Szczęść Boże! Chciałem się udać o poradę do siostry. No, słucham. No wypasiona siostra jest. Chciałem do seminarium się udać, bo nie radzę sobie ze sobą. A z kim rozmawiam? Z Robercicą. Z kim? Z Robertem. Którym Robertem? No tym ze szwalni. Księdzem Robertem. Księdzem z Torunia, z Torunia. Przylazło to z Torunia. Od Tadeusza. Proszę? Od Tadeusza jestem. Z Torunia. Z Torunia? Do kogo dzwonisz? No do was, no na krótko tak ciągłam. Bo ja jadę na wizytację do was, żeby was skontrolować. Jak na wizytację? No tak nakazano mi, no nasz powszechny nam nakazał, nadgórny, amen i w ogóle w pacierzu. No i no właśnie, no siostra zamotała. Ja nie zamotała. Ja nie jestem od zamotania, ale ja nie znam Roberta. Który to Robert? Jakie nazwisko? Ksiądz Lewandowicz. Proszę? Lewandowicz ksiądz. Ksiądz, tak? Tak. Przecież nie ksiądz. Proszę? Przecież nie ksiądz. Nie ksiądz? Nie, no ksiądz. Siostro, zamotałaś się. Siostro, jeszcze raz, wytłumaczę wszystko. Siostro kochana, bo ty się zamotałaś jednak biedaczką. Ksiądz Robert z Torunia jadzie na wizytację. Jadę już teraz. Jadę natychmiast i będę u was niedługo, za kilkanaście godzin i będę kontrolować situation. No, ksiądz Tadziu kazał. A dlaczego śmieszne, siostro? No tak. Siostro, proszę się nie śmiać z powagi sytuacji. To jest bardzo poważne. Który ksiądz kazał wizytować? Klerykaria Dziwisza. Aha, no to proszę przyjechać. Proszę przyjechać. Będę kontrolować. A dlaczego samochodu dla mnie nie będzie tam? Proszę? Dlaczego samochodu dla mnie tam nie będzie? Jak samochodu? No miał być. No przecież czym ja się zawiozę? No przecież mówiono mi, że będzie samochód. No ja jadę do was, kochani. No wasza kuria. Parafia miała. Ale przecież parafia wasza powiedziała. Powiedziała, że... Ja zaraz dam księdza. Bardzo proszę. No już daję księdza i wszystko będzie. 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 Momencik. Momencik. Poczekam. Ja jestem cała szczęśliwa. Proszę? Cała szczęśliwy jestem. Już. Już ksiądz idzie. Dobrze, niech dochodzi. O kurwa. Pozamiatam. Ja Tadeuszowi Rydzykowi mówiłam. Jak ma być? To niczego nie rozumieją. To na mnie samochód nie czeka. To jest skandal. Ale proszę księdza, tak proszę do mnie nie mówić w ogóle. Proszę do mnie się odzywać. Odzywać się? Nie mówię do pani, siostro. Mówię tu do księdza. Do księdza to mówię, który załatwia tutaj sprawy z kancelarii i teraz będzie miał... A ja mnie to nie obchodzi, proszę siostry. Ja tutaj jadę, jestem gwiazdą. Proszę? Ja tutaj jadę, jestem gwiazdą. Ja poproszę ten czerwony dywan i limuzynę. Już daję. Proszę, dajesz. Halo? Z jakim przeksiędzem rozmawiam? Ksiądz Tomasz. Halo? Ksiądz na imię ma? Tak? Na imię ksiądz ma jak? No.
Tomaszu, święty, kochany mój, słuchaj, do was do kurii jadę, z Torunia jadę, ja nie mam auta. Podobno mi nic nie podstawią. Halo, jesteś chłopie. No nie słyszę. A jak nie słyszysz? Proszę księdza, no. Na... Teraz jest dobrze, proszę księdza. Ja do was do kurwi jadę. Ja mam mieć samochód. Bo przecież z Torunia wizytacja. Z Torunia wizytacja? Tak. Ja, ksiądz Robert, jedzie i jak to jest możliwością, że ja nie mam dla siebie auta, skoro ja będę za kilka godzin u was w parafii. Jak nie ma auta? No, mówiono mi, że będzie na mnie czekało, a na mnie nie czeka nic. To ja może do kancelarii zadzwonię, nie wiem, jak to tak, że nie czeka. My to obadamy sprawę, jeśli dojdziemy. Kto zawinił? Ja zaraz zadzwonię do księdza kardynała. Ja powiem, no, jaka jest sytuacja. No, mnie tak nie wolno traktować. A gdzie ty jesteś, wariacie? Co? A gdzie ty jesteś? No, w drodze. W drodze? Tak. A gdzie jedziesz? Do ciebie. Co? Do ciebie. No to dawaj. A heterycki głos w naszym mieście. Proszę? Heterycki głos w naszym mieście. Halo? No jest. Po starym telefonem. Co? To jest ten telefon, co przyciała. Bo jadę. No to przerywa chyba logiczne. Fajny. Fajny jesteś, fajny jesteś. Ja wiem, że jesteś fajny. Czy masz jeszcze jakiś na stanie ministrantów fajnych? Proszę? Czy masz fajnych ministrantów na koncie? Na czym? Na koncie. Prącie. Na koncie? Nie, prącie. Jak? Nie no, słyszałeś dobrze, przecież wiesz. Halo? No jestem, za halo to w mordę walą. Jestem... Kochany, ty jesteś zajebiście męski. Boże, jak ja kocham takich księży. Analnie czy werbalnie? Proszę? Analnie czy werbalnie? No, to nie jest głupie pytanie, oczywiście, mam nadzieję. Bo jestem zajebiście fajną gwiazdą. A z kim ja rozmawiam? No, z gwiazdą Tomczycą. Z Robercicą. Halo? No, rozmawiasz z penetratorem. Nie rozumiem. No to zrozum, że chciałabym cię spenetrować. Odbytniczo i doustnie. Chyba się skończyło. Halo, kurwa.